Siemanko wszystkim, z tej strony Jeep i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Geksa 4. Kontynuujemy nasze przygody w tej wspaniałej gierce. A tak na serio to halo halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Gex 2 Enter the Gecko. No i cóż, poprzednim razem, czyli dla mnie wczoraj, dla was to jakiś czas temu, czyli 24 maja, kiedy to nagrywam. Wczoraj sobie przechodziliśmy niebieską strefę wymiaru media i udało nam się przejść wszystkie poziomy w zasadzie na 100% i żeśmy troszeczkę sobie zrobili poziomu Rezopolis, znaczy zrobili, w zasadzie zrobiliśmy cały poziom Rezopolis w 100%, bo i zdobyliśmy czerwony pilot oraz dwa srebrne piloty, no nie? Tak więc jesteśmy na chwilę obecną przygotowani na to, by teraz zmierzyć się ze wszystkimi bonusami w całej tej gierce. Plus jeszcze na dodatek z trzema poziomami, które są u góry. I teraz się pewnie zastanawiacie, gdzie są u góry. Otóż coś wam pokażę. Bo może nie pamiętacie. Tutaj mamy do odblokowania jeszcze poziomy. Mamy dokładnie trzy poziomy, które zawierają trzy dodatkowe czerwone piloty, by mieć pełne 100% gry. Dodatkowo, poza tymi trzema czerwonymi pilotami, są jeszcze tam sekretne taśmy Geksa, które również będziemy zbierać. I jak sami możecie zobaczyć po ilości poziomów tam u góry, są dokładnie tam trzy te tajne taśmy Geksa. Tak więc bez zbędnego przedłużania, żeby nie było, że ja tutaj będę za bardzo przedłużał, rozpoczynamy teraz maraton z bonusowymi poziomami. Na pierwszy ogień idzie era azdecka. It's tail time! No, tak więc jedziemy z koksem, zobaczymy co tutaj będzie miało miejsce. Ciekawostki do poziomu Aztec Two Step. Nazwa poziomu jest parodią prawdopodobnie nawiązującą do folkowo-rockowego zespołu Aztec Two Step, ale także prawdopodobnie do slangowego określenia biegunki. Z jakiegoś powodu motyw muzyczny tego poziomu w wersji PC nie występuje, zamiast niego mamy motyw z poziomu Rocket Channel. I've got 10 seconds to save the world. Powiem wam szczerze, nie ironicznie jest to mój ulubiony poziom, mimo że jest to pierwszy poziom bonusowy, to bardzo go lubię i szanuję. To tak mogę od siebie powiedzieć. I jak możecie zobaczyć, on parodiuje, można by nawet powiedzieć, jeżeli mamy tak porównywać z Geksem jedynką, to parodiuje on świat Jungle Isle, gdzie tam był taki jeden poziom, gdzie w zasadzie ekran nas gonił. To był Kongo Chaos się nazywał. No i w pewien sposób ten świat również, jak można zobaczyć, paroduje Indiana Jonesa, no nie? No bo jednak Indiana Jones miał taki fikuśny kapelusz i był takim poszukiwaczem przygód. Coś a la Nathan Drake w serii Uncharted czy Lara Croft. Tylko że ona była panią archeolog, ale no jednak nie można jej odmówić tego, że również była ciekawa przygód, no nie? Bo gdyby nie była ciekawa przygód, to raczej nie ruszałaby na taką daleką wyprawę w celu znalezienia tam jakichś artefaktów czy czegoś tam. Wiadomo, o co chodzi. Jeżeli chodzi o tę rundę bonusową, to bardzo ją fajnie zapamiętałem, w szczególności, że jest to bardzo łatwa runda bonusowa. Później, wiadomo, się dopiero schody zaczynają. Ale na chwilę obecną mogę od siebie powiedzieć, że jest to bardzo prosta i przyjemna runda bonusowa. I znam lokalizację tych wszystkich klejnotów na pamięć, ponieważ tutaj ostatnie cztery będą na nas czekać. I mamy 97 życie. Teraz musimy zdobyć złoty pilot. I jak możecie zobaczyć, te dwa posągi z chyba mordą Geksa, bo to chyba była morda Geksa, zapadły tutaj pod ziemię. Otóż tu na dole mamy dojście do złotego pilocika, który na nas tutaj czeka. Macham do tego poziomu, dlatego że no kurczę, szkoda już go kończyć, no ale no trzeba iść dalej z gierką, no nie? Kurczę, no szkoda, że te poziomy są takie krótkie, bo te bonusowe są naprawdę bardzo fajne i uważam, że względem Geksa Trójki jest to o wiele lepiej zrobione. Takie jest moje osobiście zdanie, jeżeli chodzi o moją opinię między Geksem Dwójką a Geksem Trójką.
No, i jeden z bonusowych poziomów się aktywował tam u góry, czyli pierwszy poziom z tych bonusowych to będzie Prehistoric Channel, ale my lecimy sobie teraz tutaj. Ponieważ z tego co pamiętam, to będzie poziom w Scream TV, o ile dobrze pamiętam. Ciekawostki do poziomu Thursday the 12. Nazwa tego poziomu jest nawiązaniem do serii pod nazwą Piątek 13. Liczba pięter w tym poziomie odpowiada nazwie poziomu, bo jest ich 12. Don't take career advice from Joe Piscopo. Dokładnie tak. Jesteśmy teraz w Scream TV. I jest to akurat poziom bonusowy, który też bardzo lubię, aczkolwiek jest on dosyć ciężki, żeby go zrobić od razu za pierwszym razem. A przynajmniej dla mnie zawsze był ciężki. Ponieważ, no tutaj jest taka trochę zgadywanka, na zasadzie musisz otworzyć odpowiednie drzwi, by dostać się powiedzmy na samą górę. Jeżeli uda ci się dostać na samą górę za pomocą tych drzwi, no to będzie super, a jak nie, no to masz problem, innymi słowy. O, jak widzicie, teraz się cofnąłem, na przykład. I to jest coś, czego bardzo nie lubię, bo to jest naprawdę taka, kurde, zgadywanka, ale... No czasami trzeba niestety trochę czas potracić. Wiecie jak to jest. Na szczęście mamy tutaj bodajże 2 minuty 50 sekund było, przynajmniej z tego co ja widziałem. Więc powinna być gituwa fest, powinniśmy się wyrobić do tego czasu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że damy radę normalnie. Nie będę tego ukrywał, że jak grałem w tę grę na PSP, to oj, tutaj dosyć długo siedziałem w tej rundzie bonusowej. Bo pomimo tego, że jest ona całkiem w porządku, to jednak... No te drzwi mnie tak trollowały, że to jest szok. Zresztą sami widzicie, co się teraz dzieje. O, widzicie, mogę też i tak się dostać. File this under ouch. O! Aj! Kurde! Dawaj, dawaj, Gex. Dasz radę. Nap time. O! Żyćko! A to ci, kurde, ciekawostka. Zapomniałem w sumie, że są jeszcze drzwi, które prowadzą do Żyćka. O, elegancko, elegancko. Teraz pytanie, które drzwi nas będą... A gdzie my jesteśmy? Co to jest za pomieszczenie? Dobra, nieważne. Ej, autentycznie ja nie wiem, gdzie ja mogłem dwie czaszki zgubić. Weźcie mi, powiedzcie. Bo ja nie widzę tego, kurde. Czy mi się coś zbagowało teraz? Akurat teraz musi mi się to bagować? O Boże święty. Gdzie ja zgubiłem te dwie czaszki? Naprawdę, ej, dlaczego coś takiego musi mi się dziać? Masakra, kurde. O, teraz się raptem udało. Teraz raptem mam to życie, więc nie wiem, gdzie ja zgubiłem te dwie czaszki. Nie kumam za bardzo tego, ale dobra, jesteśmy na samej górze. No to tutaj będzie złoty pilot. It's tail time. O co tu chodzi? Dlaczego Czemu mnie gra tak strollowała dziwnie? Ej, czegoś takiego ja bardzo nie lubię. Dlaczego tak gra ze mną ten... Dlaczego tak ze mną gra postąpiła? No ale przynajmniej mamy 99 żyć, tak więc mamy już maksymalną ilość. Więc można by powiedzieć, że Gex 2 to już jest druga gra z tego maratonu, gdzie udało mi się zdobyć 99 żyć, co mnie bardzo cieszy. Więc dobra, skoro zrobiliśmy jeden bonus, to teraz czas na kolejny. Co tu mamy? Let's get it on! Co tutaj będziemy mieli, kurczę pieczone? Ciekawostka do poziomu The Spy Who Loved Himself. Nazwa poziomu nawiązuje do filmu Bonda Szpieg, który mnie kochał, a korytarz prowadzący do ostatniej sekcji nawiązuje do serialu telewizyjnego Get Smart. Deadfly Martini, shaken not stirred. O, muzyka z wymiaru media tutaj nam sobie przygrywa.
Akurat tą rundę bonusową pamiętam doskonale. Za dzieciaka co prawda jej nie przeszedłem, bo tych rund bonusowych za dzieciaka nie robiłem, a przynajmniej... Nie, czekajcie, jedną z nich robiłem, ale na pewno tej nie robiłem, więc... To akurat mogę się posiłkować tylko tym, jak grałem w tę gierkę na PSP, więc... Przechodząc tę gierkę na PSP, to miałem dosyć mocne problemy z tą rundą bonusową, bo ciężko się gra, uwierzcie mi, w tę gierkę na PlayStation Portable. W szczególności jak masz tylko jeden analog, którym możesz robić atak właśnie ogonem. W sensie ten taki, co ja teraz przed chwilą zrobiłem. Tak więc, no, troszeczkę lipa. Nie będę tego ukrywał. I mamy za zadanie zabrać 35 ważnych teczek, kurczę pieczone, takich teczek tajnego agenta, tak więc... No jest to całkiem, kurde, muszę by powiedzieć, można by powiedzieć, poważna misja. Więc Gex nie może swoich kumpli zawieść. Bo troszeczkę będzie słabiutko, jak się tak okaże, że Gex zawiedzie swoich kumpli. Którzy go przekupili, co prawda, ale jednak sam fakt. I teraz obserwujemy. Tam mamy teczki, które zgubiliśmy. Okej, lecimy do góry, do góry. Uwaga, uwaga. Okej. Tu jeszcze 5 nam brakuje, czy teraz musimy na drugą stronę iść? I gdzie jest złoty pilot? Złoty pilot chyba gdzieś tu będzie, co nie? Powiedzcie mi, że to on będzie tutaj gdzieś. Aha, tam trzeba będzie się dostać. Troszeczkę się zestresowałem, nie będę tego ukrywał. Miałem dziwne wrażenie, że kurde gra tutaj mnie stroluje i będę musiał gdzieś kurde szukać jakiegoś tajnego przejścia w przeciągu 40 sekund. No ale się okazało, że tak jednak nie jest, więc chwała za to tej gierce, że tak nie zrobiła, bo mogła tak zrobić. A wtedy byłby problem, gdyby tak było. Naprawdę byłby wtedy ogromny problem. Teraz pytanie, co to będzie? Czy to będzie Indraknet? Czyli to mi się wydaje, że to będzie... Circuit Central. A nie, to zupełnie inny poziom. A, to jest poziom, który za dzieciaka pamiętam. Akurat go przechodziłem. Tamtego nie pamiętam, to akurat pamiętam dlatego, że, no mówię, nie robiłem wtedy... Jak byłem mały, to akurat nie zrobiłem 100%, tylko byłem bliski zrobienia 100%, ale później się oczywiście poddałem, bo był poziom, który no, spowodował u mnie złość. A mianowicie ta, ten, zielona strefa spowodowała we mnie złość i taką totalną rezygnację. Ale ten poziom to akurat bardzo dobrze pamiętam za dzieciaka i pamiętam, jak na PSP w to grałem sobie właśnie i... Szczerze powiedziawszy, to był mój ulubiony poziom bonusowy i nadal to podtrzymuję. Brakuje trochę tych poziomów bonusowych w Gexie Trójce, w sensie one są, ale czasami, kurde, jak gram sobie w te poziomy, to nie wiem, czuję taki trochę, nie wiem, antyklimat tych poziomów bonusowych. Jakby one były takie antyklimatyczne, wiecie o co chodzi. I nie, to nie jest tak, że ja się specjalnie negatywnie teraz nastawiam na trzecią część z tej trylogii. Bo szczerze powiedziawszy, ja pamiętam na moich livestreamach z 2017 roku, że ja dosyć mocno chwaliłem Gexa Trójkę. Ale no wiadomo, no to był 2017 rok, a wiecie, ludzie z reguły są hipokrytami i bardzo często zdanie zmieniają, więc... Czy moje zdanie jakkolwiek ulegnie zmianie? Czy nadal będę podtrzymywał, że Gex Trójka jest bardzo dobrą grą?
Wiadomo, nie będzie najlepszą z całej trylogii, bo osobiście dla mnie najlepszy to jest właśnie Gex 2. Mam do niego największy sentyment, plus po prostu najprzyjemniej mi się gra w tą gierkę. W tę gierkę, w tą gierkę, whatever. Ale graficznie, jak i soundtrackowo, to się bardzo ładnie prezentuje ta runda bonusowa. No kurde! O, teraz zdążyłem. Myślałem przez chwilę, że nie zdążę. Dobra, gdzieś jedną odznakę zgubiłem. I to już mi się nie podoba, bo powinna być tutaj. A, dobra. Nieważne. 38 sekund. Jestem ciekawy, czy ja zdążę. Muszę ten, do pociągu lecieć. I tam będzie na mnie czekał złoty pilot. Gdzie przy okazji Mosho Purk prowadzi tym pociągiem, tak więc mam pewne wątpliwości, kurde, czy aby na pewno tam wchodzić. Czy czasem znowu nie będę miał z nim bitki. Z tym frajerem tłustym ulanym. Nie, no nie zdążę, nie ma szans. No, byłem blisko, ale nie w tą stronę poleciałem, tak więc... O, akurat za mną jest teraz ten pociąg. Elegancko. Patrzcie, mamy minutę, kurde, więc możemy przez minutę, kurde, nie wiem, stać w miejscu i sobie czekać, kurde, na nie wiadomo... Na nie wiadomo na co, ale kurde, my sobie wejdziemy od razu, zbierzemy ten złoty pilot, tak więc... Kolejny złoty pilot należy się nam w tym oto momencie, a raczej mi i Gexowi, albo bardziej Gexowi, jak chcemy sobie to nazwać. Jestem ciekaw, ile będę miał procent gry, jak skończymy te wszystkie rundy bonusowe. W sensie, nie rundy bonusowe, tylko te bonusowe poziomy, to bardziej chciałem powiedzieć. Jestem tego bardzo ciekaw, więc dobra, teraz lecimy sobie tutaj. Zobaczyć, bo tutaj u góry, z tego co pamiętam, była runda bonusowa chyba. A nie, ja się cofnąłem, o Boże, nie. Cofać my się nie chcemy. Ja chciałem iść do zielonej strefy bodajże. Albo czerwonej? Nie, do czerwonej. Do czerwonej, dokładnie. Bo tam na dachu było coś takiego, kurczę. O ile dobrze pamiętam. A nie, nie na dachu. A nie, na dachu chyba też. Bo tutaj mamy kilka rund bonusowych. I pamiętam, że chyba u góry coś było, co nie? No dobrze pamiętałem. Właśnie, kurde, jest jedna tutaj. It's tail time. Zobaczymy, co to będzie teraz na nas czekać. Ciekawostka do poziomu Lizard in China Shop. Nazwa poziomu jest parodią frazy jak byk w sklepie z porcelaną. Ancient Chinese secret, huh? Okej, czyli mamy... Ojoj, tego nie planowałem. A więc musimy zebrać 31 tych Serio? Naprawdę już nie mogłeś doskoczyć, Gex? No, tak to trzeba byłoby zrobić. Więc no musimy zebrać standardowy itemek, jeżeli chodzi o ten poziom. Jeżeli chodzi o ten typ poziomu, czyli poziomy z tego. Nie Kung Fu Will, tylko... Boże, jak to się nazywało? Jak ten typ poziomów się nazywał? Widzicie? Kurde, ej, to mi się nigdy nie zdarzało. Zawsze pamiętałem nazwę tego. No, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Już sobie przypomniałem przy okazji, jak nazywał się ten typ poziomu. Przecież to był Kung Fu Fighter. Bardzo was przepraszam w ogóle za to, że takim... Troszeczkę dzbanem się okazałem, że zapomniałem nazwy tego świata. Znaczy tego świata, no tego poziomu bardziej, nie? Tego typu poziomu, o. Ale no po prostu... No tak wyszło, nie wiem, ostatnimi czasy mam za dużo rzeczy na głowie i... Takie rzeczy często mi umykają, więc no bardzo chcę za to przeprosić. Od razu. Bo ja nie mam problemu przyznać się do błędu, no nie? Ale jeżeli chodzi o robienie tego poziomu...
jako rundy bonusowej, to za dzieciaka chyba robiłem tą rundę bonusową, ale nigdy nie potrafiłem chyba na czas dostać się do złotego pilota, który jest tutaj notabene. A za każdym razem spowalniały mnie te platformy unoszące się na wodzie, co mogliście zobaczyć, że one się, są takie trochę, no, ślizgające się, wiecie o co chodzi. Albo też zdarzało się, że ja wpadałem do wody bardzo często, więc no... To jest typowe, jeżeli chodzi o te rundy bonusowe, no nie? To jest bardzo typowe. Dobra, Scream TV się tam u góry aktywowało, więc teraz jeszcze jeden poziom musimy odblokować i będzie cacy. I będzie wtedy cacy, cacy. Dobra, co tu mamy? Zobaczmy, co to będzie tutaj. Trouble in Uranus, czyli prawdopodobnie będzie to Rocket Channel. Ciekawostka do poziomu Trouble in Uranus. Nazwa poziomu jest prawdopodobnie odniesieniem do kłopotów w raju, ale może również odnieść się do Urana. No, skąd mógłbym to wiedzieć? Puberty approaching. Stay away from Dr. Smith. Will Rip? Co tu się stało? Halo, kto to umarł? Cóż, co prawda tej rundy bonusowej nie robiłem za dzieciaka, to mogę już od razu powiedzieć w tym momencie, ale robiłem sobie później ją na PSP i muszę przyznać, że kurczę, graficznie, jak i soundtrackowo prezentuje się bardzo fajnie. Znaczy no, soundtrackowo to wiadomo, że się będzie ładnie reprezentować, bo to jest w zasadzie Rocket Channel, no nie? Ale wiadomo, kurde, graficznie sam pomysł na rundę bonusową jest jak najbardziej w porządku i szanuję coś takiego. I miałem bardzo często właśnie takie akcje, jaką widzicie, jaką mogliście zobaczyć teraz. I zanim rozwinę dalej jakby moje komentowanie tego, co ja widzę na ekranie, to chciałbym wam zadać pytanie, jak wy wspominacie te rundy bonusowe, jeżeli je robiliście w Geksie dwójce. Dajcie znać koniecznie na dole, bo jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Czy też uważacie, że te rundy bonusowe są ogólnie takie w miarę łatwe, czy według was troszeczkę twórcy przesadzili z poziomem trudności? No cokolwiek, żebyście mogli tutaj wyrazić swoją opinię, bo ja lubię bardzo czytać opinie od was, no nie? Evening, Mr. Picasso. O nie, parking dla tych niepełnosprawnych tych kosmitów. Dla inwalidów, innymi słowy. O nie, Boże Święty, dlaczego twórcy śmieją się z osób tych niepełnosprawnych? Dlaczego się śmiejecie z inwalidów? Wygłąby jedne. O nie, masakra. Nie robi się tak. No i widzicie, to są właśnie powody, dlaczego Gex nigdy nie będzie miał remake'u, nie? Bo był po prostu zbyt kontrowersyjny jak na tamte lata. Nie oszukujmy się. Ale też zauważyłem, że kurde, te niektóre rundy bonusowe mają problemy z tym frame rate'em. Często tutaj właśnie niestety klatki spadają jak szalone. Szkoda trochę, no ale nie każdy poziom będzie mógł być stabilny, jak to się mówi. Czasami zdarzają się takie fuck upy, takie dziwne rzeczy. No nie oszukujmy się, ta gra wyszła na PlayStation 1, na PS1, no... No w tamtych latach sobie dawała radę, no teraz też sobie daje radę, skoro gram na emulatorze i ogólnie równie dobrze mógłbym to zagrać na konsoli i dawałoby to radę, ale no niestety niektóre obiekty zanikają, niektóre obiekty mają problemy z klatkarzem, jak to się mówi. A niektóre poziomy po prostu, no, mają te spadki FPS-ów. I elegancko, bardzo dobrze nam poszło. Good, good. Zostają nam tylko już 3 rundy bonusowe. Bo musimy mieć ogólnie 12 złotych pilotów. Więc tak naprawdę tu zrobiliśmy, teraz tu możemy zrobić kolejną. Co to będzie za runda bonusowa, weźcie mi powiedzcie. Ciekawostka do poziomu I Got The Runners. Nazwa poziomu wydaje się być grą słów wybiegów, innego słowa oznaczającego powtórek. Co odnosi się do powtórek programów telewizyjnych. Compared to Caroline in the City, this place ain't that bad. Aaa, to jest jakiś taki też nowy poziom. To jest coś troszeczkę połączenie Rezopolis z jakąś taką wyspą zakazaną, gdzie mamy tutaj, jak widzicie, druty kolczaste i tak dalej.
Frac TV? Co to kurde jest za telewizor? Ty, Res, co ty odpierdzielasz teraz? Tą rundę bonusową pamiętam za dzieciaka, bo akurat ją udało mi się przejść. Ale miałem z nią mocne problemy. Miałem z nią bardzo, bardzo mocne problemy. Tak samo jak grałem po raz pierwszy w tę grę na PSP, to o Jezus Maria, ile ja tutaj miałem rage quitów, ile ja tutaj miałem tych, no bo początek jako tako jest w miarę łatwy, ale później to się dopiero rozkręci, sami zresztą zobaczycie. O, zepsuty telewizor, są tutaj te tęczowe paski, jak to się mówi. Tak zwane paski zakłóceń i szum przy okazji telewizyjny na jednym telewizorku. No tutaj czasami nie wiem jak ja to robiłem, ale tutaj czasami po zejściu z tego wagonika spadałem do tej dziury, no nie? Nie wiem dlaczego tak się działo, ale no było to żałosne bardzo, ale cóż poradzić mogę na to. Było żałosne, no i tyle, no nie oszukujmy się. Albo stąd często spadałem przypadkowo. No całkiem przypadkiem jakby spadałem stamtąd, no nie? Z tej skarpy. I teraz musimy znaleźć złoty pilot, który jest u góry. Nie musicie mi dziękować, bo serio jest u góry. Now that's what I call getting some cake. Zajebiście. Zajebiście. Możemy sobie nadpisać. Potem jak skończymy ostatnią rundę bonusową, to ręcznie zapiszemy i zobaczymy ile procent tam wpadło. Ile procent save'a oczywiście, żeby nie było, że ktoś pomyśli, że ile procent alkoholowych, chociaż no... Raczej nikt tak nie pomyśli, nie oszukujmy się, głodnemu chleb na myśli, pomidorze. Ty otworze. Tak więc teraz musimy znaleźć dwie rundy bonusowe, które gdzieś tutaj pewnie są. Tylko teraz pytanie, czy te rundy bonusowe będą w zielonej strefie, czy one bardziej będą w tej? W niebieskiej. Wydaje mi się, że tutaj na pewno będzie jedna. No na pewno. I know what you're thinking. It's tail time. Co to będzie teraz? The horror. Tja, to jest to. Runda bonusowa, która jest bardzo, można by powiedzieć, inspirowana tym. Bardzo inspirowana Rezopolis. I w ogóle najlepsze jest to, że zadanie tutaj polega na tym, że musimy te pająki, kurde, wybijać, no nie? Tu nie ma nic innego, po prostu musisz wybijać pająki, które tutaj będą przyłazić. I to jest całe twoje zadanie, no nie? To jest w ogóle, kurde, śmiech na sali. Ja pamiętam, jak za dzieciaka przechodziłem tę rundę bonusową, to akurat byłem w szoku, jak ona jest prosta, bo w zasadzie z tych pająków radioaktywnych dostajesz po trzy te przedmioty, które musimy teraz zabrać. Nie wiem, co to jest. To są jakieś radioaktywne teczki? Co to, kurde, jest? Jakieś pakunki radioaktywne. Ale mi się i tak nie uda tego zrobić, bo ja za późno ogarnąłem petardy, że to trzeba z tymi pająkami. Za późno mi się przypomniało, jak to się mówi. Ale próbować zawsze można, no nie? No, niestety, nie uda się, no ale trudno, przynajmniej się starałem, przynajmniej wiem na czym to polega, no nie? Przypomniałem sobie na czym to polega, więc teraz będzie gituwa fest. It's tail time. No, ładnie, żeśmy to ogarnęli. I teraz pytanie, gdzie jest złoty pilot? A, tutaj był. Okej. Okay. Dobra, nie pamiętałem, gdzie jest złoty pilot, ale całą rundę bonusową pamiętałem, mniej więcej.
Co prawda sobie przypomniałem potem, ale wiecie o co chodzi. Dobra, winny się tłumaczy. Okej, dałem dupy po całości. Możemy się umówić na taki scenariusz, że dałem dupy po całości? Będziecie wtedy zadowoleni? Mam nadzieję, kurczę pieczone. Dobra, tak więc zostaje nam już tylko jedna runda bonusowa, która na pewno nie jest tutaj. Na pewno tutaj nie jest. Więc jak nie ma jej tutaj, no to pozostaje nam tylko jedno wyjście, a mianowicie jedno miejsce, które w zasadzie jeszcze nie odwiedzane było przez nas. A mianowicie niebieska strefa, bo na niebieskiej strefie prawdopodobnie będzie runda bonusowa. W to jestem w stanie święcie uwierzyć. Co ja powiedziałem? Nie wiem. I don't know. Dobra, więc sprawdźmy, czy tutaj czasem nie będzie tej rundy bonusowej. Nawet nie ma gdzie postawić tej rundy bonusowej. Tak więc, jak nie tutaj, to z prawej strony będzie. No, pewnie, że tak. Co tu mamy? Chips and dips. Co to jest? Chips and dips, co to było? Ciekawostki do poziomu Chips and Dips. Nazwa poziomu jest odniesieniem do popularnej frazy Chips and Dip, przy czym chips w tym przypadku odnosi się do chipów komputerowych. Różne plakaty widoczne na całym poziomie przedstawiają różnych członków zespołu Crystal Dynamics. All this technology still can't explain why David Hasselhoff is so popular. Do tej rundy bonusowej za dzieciaka nie pamiętam, ale wiem na pewno tylko tyle, że... Wiem na pewno tyle, że na PSP ją robiłem, kiedy robiłem gierkę na 100% i muszę przyznać, że była okej, nie narzekałem jakoś super bardzo. Okej, dobra, jest gitara. 40, 40 i teraz musimy tutaj wokół zrobić kółeczko, dokładnie tak. Tutaj mogę tylko co jedynie od siebie powiedzieć, że nie pamiętam za cholerę, nie pamiętam tego gdzie będzie złoty pilot. Czy czasem nie trzeba będzie sobie odblokować jakiejś sekcji. Bo chyba tutaj trzeba było coś odblokować, ale nie jestem w stanie wam teraz na tę chwilę powiedzieć, bo no nie pamiętam tego w nadzwyczajnym świecie. All this technology and Shatner still can't get a good hairpiece. Wow, kamera, nie odwalaj. Bo kamera tutaj chciała ze mną się w jakąś gierkę dziwną zabawić. Dobra, tutaj musimy teraz zlecieć. Muszę przyznać, że ta sekcja na dole z tą zieloną, nie mogę powiedzieć hektoplazmą, tylko po prostu tą zieloną bateryjką, która tak Gexa naładowała. Kurde, nawet nie wiem, czy ja to dobrze mówię. Dobra, w każdym razie to zielone coś. O, to zielone coś, co powoduje, że Gex ma właśnie taką moc wysokiego skoku. No to jest całkiem fajne, kurczę, że zrobili coś takiego na dole, nie? Tam taką sekcję. I teraz mamy szukać złotego pilota, tak? Złoty pilot, z tego co wiem, będzie chyba tutaj. Ja mogłem się tego domyśleć. No,
Trzeba będzie na samą górę zapindalać. Świetnie. Że też ja na to nie wpadłem. Dobra, udało się. Udało się, udało się. Dobra, co tu ma... O nie, jeszcze wyżej. Myślałem, że trzeba będzie jeszcze taką samą drogę pokonać, bo wtedy byłoby duże prawdopodobieństwo, żebym po prostu nie zdążył w nadzwyczajnym świecie. Dobra, więc teraz trzeba będzie skontrolować, ile będę miał procent gry już ogarniętej. Bo to już są wszystkie złote piloty, jakie możemy zebrać. 93% już mamy. 94. Dobra, czyli kumam. No dobra, no to możemy teraz pójść w właściwą stronę. No w sumie to nawet sobie trochę drogę skróciłem. Więc teraz proszę Państwa, skoro mamy wszystkie rundy bonusowe zrobione, to przyszedł czas na poziomy, które tylko pamiętam z tego, jak ogrywałem wersję, kiedy sobie grałem w tę grę na PSP. Tak więc mamy tutaj trzy dodatkowe poziomy, gdzie będziemy mieli teraz nie tylko czerwone piloty do zebrania, ale jeden artefakt, który jest ważny, żeby zrobić 100%.